Podoba Ci się zapach? Hej, witajcie w nowym filmie. Kurde, jestem nieostra. Muszę jakąś miejscówę sobie znaleźć, by dla Was coś ponagrywać. Się właśnie wyszukowałam, jakbym normalnie gdzieś szła. Kurde, co z tym światłem? No, ale stwierdziłam, że się tak bardziej wystroję dzisiaj. I no i trochę lepiej będę wyglądała, o tu jest lepsze światło. No dlatego zrobiłam sobie makijaż z bardziej mocniejszymi ustami. No i założyłam sukienkę, właśnie tą taką, no tą co już w paru filmach nie byłam. Wczoraj właśnie przyozdobiłam trochę chatę ozdobami, ale naprawdę bardzo mało tych ozdób mam. I powiem Wam, że miałam w tym roku dokupywać, no ale po prostu obecna sytuacja mi na to nie pozwala, mam telewizor w tle. Więc się posiłkowałam tym, co już mam. No i jakoś w miarę udało się to zorganizować. Tam porobiłam przebitki, Wam to zaraz to puszczę. Ale szczerze powiem, że bym wolała coś jeszcze dokupić i wiecie, chociaż planowałam też w tym roku koszyczek zakupić do tej święconki i w ogóle. No ale też za bardzo nie ma jak, chyba że jeszcze w Tesco może poszukam. Właśnie może jakąś palemkę, może jakiś koszyczek, może jakiegoś kurczaka. Takiego, wiecie, sztucznego kurczaczka. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, co z tego będzie. No ale jak na razie jest tak jak... Zaraz zobaczycie, że tam troszeczkę takich ozdób, tego co mi zostało z zeszłego roku, czy tam z poprzednich lat. To i serwetki miałam i wszystko, także to się przydało. Jednak muszę na przyszłość robić tak jak Kamila robi, pozdrawiam Cię Kamila, że ona po prostu chodzi na te wszystkie wyprzedaże. I jak już jest nawet po Wielkanocy, to kupuje, zresztą też... No bardzo dużo kupuję tych rzeczy, że później wiecie, wielki karton jest i można coś tam wybrać sobie zawsze. No, także będę musiała tak samo robić. Bo te ozdoby bożonarodzeniowe to mam dużo ich. Bo się obkupiłam zeszłym razem. I już jakby mam. Co łazisz? Masakra. Co ty tam, Radosław, robisz? No cóż. W każdym razie te bożonarodzeniowe mam już. Także mam w czym wybierać i tak jak widzieliście, choinka była już taka trochę bogatsza w te ozdoby, a na Wielkanoc to jest tego mało. Chciałabym właśnie no może jakiś obrus kupić, czy właśnie jakiś... Do jajek takie są te naklejki, co się we wrzątku je, wiecie, robi, żeby one się poprzyklejały na te jajka, no ale mówię, no może któregoś dnia pójdę do Tesco, bo jednak w Tesco, wiecie, jest wszystko pomieszane, nie tylko jedzenie, więc może tam, ale odwlekam, ile się da. Właśnie Radek wczoraj był na takich większych zakupach, właśnie już na święta i też... takich po prostu na co dzień. Także jesteśmy okupieni na szczęście. I powiem Wam taka mała rada, jeśli chcecie. Znaczy to też zależy w jakim mieście jesteście. Ale jeśli chcecie sobie zaoszczędzić tego stania i tak dalej, to jeśli macie możliwość, to chodźcie na otwarcie na 6 rano do Lidla, bo Radek właśnie był. I słuchajcie, no i chwila, moment, wszedł do sklepu, raz, dwa, no i już, nie? Także to może taka rada, ewentualnie siora mi też mówiła, że może 22.30, 23, żeby tak chodzić, widzę bateria mi miga, żeby tak chodzić właśnie do sklepu sobie, to możecie zobaczyć. Ja dzisiaj mam lepszy humor, także jest ok, kończę, bo miga mi bateria, zobaczcie jak przyozdobiłam sobie mieszkanie.
Proszę bardzo, Radosław, powiedz coś do kamery. Dlaczego robię za statyw? Ja tu stawiam dlatego, że tu jest głośnik z tej strony i ciebie wtedy lepiej słychać. O nie, najgorzej. Czemu najgorzej? Powiedz coś, taka piękna pogoda. Powiedz jakieś słowo na poniedziałek. Jakieś pozytywne słowo. Pozytywne słowo na poniedziałek? Tak. Od Radosława. Co poniedziałek się będziemy łączyć i będziesz tutaj wszystkich nastrajał pozytywnie. Czy nie? Elektroencefalograf? No i nie muszę trzymać. Super rozwiązanie. Po co kobiecie facet powód numer jeden? No po co? Po co kobiecie facet? Proszę bardzo, porady od ciebie, Radosław. No, żeby robił za statyw pod aparat. No to jest pierwsza rzecz. Kolejna. Po co kobiety się wiążą z facetami? Nie wiem, z nudów? Jak to z nudów? Jak to z nudów, Radosław? Nie wiem, nie jestem kobietą. Nie mam pojęcia. Dobra, to po co faceci się z kobietami wiążą? Z twojej autopsji. Z twojej autopsji? No. Żeby nie być samemu w życiu. Tylko po co? Głównie pod. Żeby miał kto im ugotować, chociaż podobno faceci są lepszymi kucharzami niż ale nie kobiety. Każdemu się chce gotować. No nie tylko kwestia lenistwa, ale też umiejętności chyba. Umiejętności można nabyć, ale lenistwo ciężko zwalczyć. Normalnie jaki Paulo Coelho z ciebie wyszedł teraz. Jestem w szoku. Może cię pokażę, jak sobie tutaj wylegujesz się. Może nie. Jak od razu brzuch zakrył. No powiedz ludziom coś miłego, Radziu. Coś wesołego. Tak wesołego jak Happy Tree Friends? No, to nie jest chyba trafne porównanie, bo tam było śmiesznie, ale też było bardzo tragicznie momentami. No ale oni są... Happy, więc... Happy są jak na przykład oko im wylatuje tak i leci do kosmosu? To oni chyba są. Oj, Radziu. Nie mamy planszówek, nie wiadomo w co grać. Statki graliśmy, w karty graliśmy. W naszą planszówkę biznes graliśmy. Jeszcze nam warcaby zostały, o. Trzeba je znaleźć. W kartonie są. Kurde, słońce tak daje. Będziesz się ze mną opalał? Może zamiast się opalać? No, dzisiaj może, wiesz, nie tak intensywnie, ale jak przyjdzie lato, no nie, to no, trzeba skórkę zarumienić, żeby więcej tej witaminy wyszło. Położymy się tu, otworzymy okna, żeby było lepsze, wiesz, dojście promieni i będziemy się opalać. No, co ty na to? Jak to nam będzie drinki przynosił? No to zrobimy sobie jakieś drinki. Co ty na to? I poczujemy się jak na plaży w Miami albo na Bahamach. Wydrukujemy sobie, tak jak mówiłam w którymś filmie, że wydrukujemy sobie takie zdjęcie plaży. Nie będziemy udawać, że jest. Tak, są tropiki. Będziesz sobie wrzucała zdjęcie. No, ale nie no, ja już sobie obiecałam Radzie, że jak już wiesz, wszystko będzie. Po staremu, a właściwie po nowemu, po staremu, to wyjeżdżamy. Ty wiesz o tym. Gdzie wyjeżdżamy? No gdzieś, robimy sobie wycieczkę gdzieś. Dobrze, zobacz. Kupię mniej czekolady i piwa i pojadę sobie gdzieś coś zobaczyć. No jakbyśmy mniej piwa kupowali, to już mamy dużo zaoszczędzić. No właśnie. Daj pomarzyć choć. Piękna pogoda jest.
Niebo nie ma ani jednej chmurki. Jakie książki, Radziu, polecasz na wolny czas? Sam dawno żadnej nie przeczytałem. Czemu? No bo na razie chcę ten komiks do końca doczytać, potem się wezmę. A ile ci tego komiksu zostało? A, no jeszcze trochę. Ale już kończę powoli. Dobrze. Moje sapanie się nagra. Pewnie tak. Niech ludzie usłyszą twoje szmery w płuca.